Siemano graczu, słuchaj, nudzi ci się, a chciałbyś w coś pograć za darmo? Za chwilę pokażę ci najlepsze gry na PC, które są free to play. Będzie to dynamiczne zestawienie, więc lepiej nie przewijaj, by niczego nie przegapić. Zostaw łapkę w górę i suba na dobry start, a za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Jest to miejsce strategicznej walki o przetrwanie. Dołączasz do strzelanki akcji, w której w trzyosobowym zespole rywalizujesz z innymi oddziałami o przetrwanie i dominację. Te zamarznięte pustkowia mogą przynieść ci wiele frajdy z zabawy. Jest to strzelanka FPS, w której możesz niszczyć nie tylko przeciwników, ale i mapę, także szykuj się na niezły rozpierdziel. Gra łączy ze sobą szybką akcję z wykorzystaniem umiejętności rzadkiego pierwiastka stworzonego w jądrze odległej planety. Jest to taki Minecraft na shooterowych sterydach. Gra jest durna, ale fajna. Takiego Battle Royale nie widziałeś nigdy wcześniej. Tytuł mocno opiera się na tym, żeby grający w niego gracze toczyli bekę na okrągło. Mnóstwo aktywności czeka tutaj na nas i dziesiątki godzin, myślę, też na spokojnie są tutaj do przegrania. Spektakularny design sprawia, że każdy z twoich znajomych pozazdrości ci fotela Diablo. Tak właśnie prezentuje się mój setup. Fotel i biurko gamingowe od Diablo Chairs. Masywna sylwetka i oryginalny kamuflaż modeli Legion Edition skrywają szereg innowacji, takich jak pagony, celowniki i tapicerka Moro. Moim zdaniem są to najwygodniejsze fotele gamingowe na świecie. Jako początkujący kierowca skutera śnieżnego zwiedzasz mapę i zdobędziesz doświadczenie jeżdżąc po całej wyspie. Będziesz mógł wejść na wysokie góry, doświadczyć widoku zorzy polarnej, ścigać się, znaleźć tajemniczą latarnię morską i wiele, wiele więcej. Gra o skuterze, a jednak czeka tu na ciebie wiele misji. Jest to taktyczna gra fabularna online, łącząca turową walkę z XCOM z głęboką, dobrze ugruntowaną scenerią science fiction. Jako przywódca oddziału musisz wyszukiwać, zabezpieczać i dostarczać broń i dane wywiadowcze oraz odpowiednio kierować swoimi ludźmi w walce. Ten whistle jest znany nam wszystkim. Możesz za darmo zobaczyć początki trylogii rozgrywającej się w świecie Agenta 47. Rozpoczniesz jako nowicjusz, ale przeszkolisz się, by zostać profesjonalnym agentem i zacząć działać już na pełnej. Miej w zanadrzu już swoją słynną gilotynę. Jest to izometryczna gra RPG nastawiona na sieciową zabawę w kooperacji. Klasyczna gra MMORPG, klasy postaci do wyboru, szereg umiejętności do rozwinięcia i masa expa do zgarnięcia. Jeżeli lubisz czarować, to na pewno jest to tytuł dla ciebie. Jest to przygoda typu hack and slash. Wcielisz się w mieszkańca planety Mirlo, która zostaje zaatakowana przez wrogą cywilizację. Używasz ataków głównego bohatera, aby popychać, pokonywać wrogów, skakać, unikać niebezpieczeństw i uratować swój dom. Jest to zdecydowanie najszybsza strzelanka, w którą zagrasz. Jest prześmiesznie przesadzona i ekscytująco wciągająca. Ta gra jest równie przyjemna, co wstrętna pod względem sprośności i braku skrupułów. Tutaj nie liczy się honorowa walka, tutaj liczą się brudne zagrywki i chęć zostania numerem jeden za wszelką cenę. Odkryjesz tu ogromny i tętniący życiem świat wraz ze swoimi znajomymi. Możesz też wyruszyć samotną epicką przygodę, jeśli chcesz. Masz pełną kontrolę nad rozwojem i działaniami swojej postaci. Czekają tu na ciebie rozległe i różnorodne krajobrazy tętniące życiem. Będzie co zwiedzać. Gra toczy się w północno-kanadyjskim krajobrazie post-apo. W ramach przygotowań do zbliżającej się epoki lodowcowej uruchomiony zostaje projekt naukowy, w którym 10 uczestników ma za zadanie przetrwać zimno i walczyć na śmierć i życie na terenie zdradzieckiej areny. Tutaj wystawisz na próbę swój instynkt. Budzisz się w psychiatryku w otoczeniu 5 innych graczy. 2 osoby są zarażone wirusem. Komu uda się przeżyć? Prąd od czasu do czasu wyłącza się, umożliwiając zakażonym przemieniać się, by mordować. Jako zdrowy musisz zrobić wszystko, żeby uciec. Darmowa, dynamiczna i wieloosobowa strzelanka FTP osadzona w kolorowym świecie robotów. Stworzysz własnego robota i będziesz mógł rozgrywać mecze w 15 różnych trybach i na 30 mapach. Gra jest świetna zarówno dla początkujących, jak i już bardziej zaawansowanych graczy. Gra osadzona w trakcie II wojny światowej. Bierzemy udział w bitwach, na których zdobywamy punkty doświadczenia i odblokowujemy kolejne poziomy kampanii, a wraz z nimi nowe bronie i pojazdy. Każdemu graczowi towarzyszy oddział botów, którym można wydawać rozkazy. Ciekawe.
legendarna seria Halo powraca w darmowej odsłonie. Bierzesz udział w wielu różnorodnych misjach, podczas których przyjdzie ci walczyć z wieloma przeciwnikami. Masz pełną swobodę w poruszaniu się, bo jest to sandbox z szeroką gamą futurystycznych giwer, którymi możesz nieźle namieszać. Chcesz stworzyć swój własny harem demonic. Otwierasz więc portal do piekła i lecisz spełniać swoje najdziksze pragnienia. Piekielny ogień płonie w twoich płucach, śmierć czeka za rogiem, a ty starasz się zdobywać serca demonicznych dziewczyn. Jest to fajna, zręcznościowa i darmowa gra na PC. Jest to łobuz survivalowy. Zbierasz zasoby, znajdujesz przedmioty, budujesz bazę i starasz się przetrwać tak długo, jak się da. Uwięziony na wyspie, sam lub z przyjaciółmi, starasz się znaleźć rozwiązanie na przeżycie każdego kolejnego dnia. Jest to zabawne i pełne akcji doświadczenie. Trackmania umożliwia czerpanie maksymalnej przyjemności z ekstremalnie szybkiej jazdy po widowiskowych trasach w trybie jedno- i wieloosobowym. Możesz ścigać się na dziesiątkach torów. Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z edytora i stworzyć własne trasy. Wydawaj rozkazy armiom, by kontrolować rozległy, otwarty świat. Jest to darmowe, taktyczne MMO akcji. Użyjesz tu wyniszczających broni oblężniczych, by atakować zamki wrogów w masowych bitwach PvP. Możesz walczyć, jak i tworzyć sojusze. Rób wszystko, by stworzyć jak największą potęgę militarną. Ta gra będzie miała swoją premierę w październiku tego roku, ale już teraz można się zapisać do beta testów, żeby ją wypróbować. Podczas rozgrywki liczyć się będzie przede wszystkim eksploracja i podejmowanie się nowych wyzwań. Różnorodni bohaterowie i bogata rozgrywka mogą zapewnić wiele godzin przyjemnej zabawy. Jest to gra, w której musisz wygrywać każde rundy, aby pozostać ostatnim i wygrać legendarną koronę. Pełno tutaj pułapek zapadni i chaosu. Poruszamy się tu warzywami, które muszą pokonać pułapki i przeszkody, by wydostać się z sideł czarnego charakteru, czyli brokuła, którego nikt kurde nie chce kupić. Ta gra to najlepsze miejsce do wspólnego budowania i ogólnie do grania razem. Możesz bawić się ze znajomymi, graczami z całego świata, rozmawiać, spędzać czas, eksplorować dosłownie miliony pokojów gier lub zbudować swój własny. Taktyczna gra turowa oparta na budowaniu talii kart. Akcja toczy się w dystopijnej przyszłości, w której świat przejęła sztuczna inteligencja. Elon Musk chyba dopiął swego, co? Ty przejmujesz kontrolę nad grupą bohaterów, którzy przetrwali i pomożesz im ocalić ludzkość. Jest to epicka, strategiczna gra PvP, która wprowadza w życie historyczne bitwy z dokładnymi szczegółami wieloskalowych działań wojennych. W trakcie gry przejmujesz kontrolę nad trzema najpotężniejszymi armiami w historii Chin. Każda armia ma swoje mocne i słabsze strony, to do ciebie należy decyzja, jak nimi pokierujesz. I na dzisiaj to by było tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!